W tym materiale przyjrzymy się możliwościom, jakie posiada klawiatura. Klawiatura o nazwie Krux. I to klawiatura, którą łączy się za pomocą kabelka, ale są też dostępne opcje bezprzewodowej tej klawiatury, lecz wtedy cena jest wyższa. Jeżeli chodzi o podstawową taką klawiaturę, która jest z kabelkiem. To ona posiada też różne rodzaje klawiszy, i to dotyczy także kwestii bezprzewodowej. Chcę jednak zwrócić uwagę, że już za taką klawiaturę możemy poświęcić czasami 100-120-30 zł i ją mieć od nowości z gwarancją. Są różne opcje, jeżeli chodzi o klawisze, o to jak one działają, jak są głośne. Więc Dostrzegasz tutaj chociażby taki dźwięk, a gdy pojawiają się inne klawisze, ponieważ wtedy mogą być one chociażby brązowe, czerwone i niebieskie. Więc na takie różne opcje można się zdecydować. Główne przeznaczenie tej klawiatury jest takie, że jest ona dostosowana do szybkiego pisania no i ma niejako stanowić zastąpienie dawniejszej klawiatury do pisania więc mi wcześniej udawało się w technikom ekonomicznym pisać na klawiaturze do pisania przez jeden rok uczyliśmy się tego i było to bardzo cenne bo nadal z tego korzystam ponieważ układ z klawiatury do pisania tutaj na klawiaturze do komputera jest bardzo podobny i kwestia ułożenia palców i tak dalej i zarazem dźwięk no, tutaj jest może mniej słyszany niż to było na klawiaturze do pisania, tam był on jeszcze mocniejszy, ale spełnia tą funkcję. I co ważne, no, w klawiaturze te klawisze wszystkie są bardzo dobrze, fajnie odbijają, może to ciekawie działać. I też istnieje tutaj coś takiego jak to podświetlenie. Może ono teraz nie widać, ponieważ jeszcze dochodzi światło słoneczne. Jedynie gdy przybliżę, no to dostrzegasz tutaj pewne światełka, takie diodowe, na różne kolory. Można sobie to wyłączyć, jeżeli się chce. Jest taki pewien skrót klawiszowy: należy nacisnąć tutaj F i Escape, i wtedy po prostu te światełka są wyłączone. Ale może to być przydatne, gdy korzystamy właśnie z tej klawiatury wieczorem, i wszystkie klawisze będą ciekawie włączone. Więc możemy dalej z niej bez problemu sobie korzystać. I jaka jest moja opinia związana z tą klawiaturą? Więc przyznam, że jest ona ciekawsza. Stanowi na pewno znacznie lepszą alternatywę niż wcześniej przedstawiałem recenzję dotyczącą klawiatury silikonowej Esperanza. Więc, więc ta jest tysiąc razy lepsza, bo tutaj łatwo jest pisać. I te klawisze, gdy się kliknie, to faktycznie będą mogły się pojawić. Nic się nie będzie zacinać. I co mi się tutaj podoba? No to jest odpowiednia wysokość. I ją można też sterować, ponieważ z tyłu pojawia się taka opcja czyli jest możliwość zastosowania takich podstawek albo mniejszych, albo większych to w zależności od swoich udogodnień. Ja więc jeszcze mogę mieć taką dopasowaną podkładkę do takiej klawiatury gdzie opieram sobie nadgarstki i bez problemu mogę wtedy z tej klawiatury korzystać na właściwej wysokości część łokcia też jest oparta chociażby o blat biurka więc to też sprawia że ta postawa przy komputerze jest właściwa czy jednak decydowałbym się na dalsze wykorzystanie takiej klawiatury Otóż nie Będę dalej szukał klawiatury, która jest bardziej cicha i komfortowa. Czyli chciałbym uzyskać taki efekt, jak tutaj jest dostępny, że klawisze bardzo dobrze działają, odbijają, ale nie chciałbym, aby była ona tak bardzo słyszalna. Bo gdy się pisze dużo i pisze się szybko, a nie ma się włączonych założonych słuchawek i włączonej muzyki, to to może być bardzo denerwujące, rozpraszające. Więc taki ciągły dźwięk. Jak się pisze sporo, to nie, mu, nie będzie zbytnio interesujące, Więc zanim zastanowisz się nad zakupem takiej klawiatury, to również oceń, czy coś takiego będzie Ci na dłuższą metę odpowiadać. To jeszcze ukażę, jak wygląda pisanie na takiej klawiaturze w czasie rzeczywistym, czyli. Jak było widać, były pewne problemy z klawiszem A i tak samo mam tutaj problemy czasami z klawiszem W, ale to było ta sprawa zwrócona uwagę w przypadku tej klawiatury do producenta więc reklamacja została uwzględniona, że te klawisze A i W nie działają poprawnie. Ja i tak nie będę zbytnio z tej klawiatury korzystał, będę decydował się na jej sprzedaż, ponieważ jak wspomniałem, okazuje się dla mnie zbyt głośna. Jeżeli chodzi o jej wysokość, o jej możliwość ustawienia pod kątem, bardzo mi się podoba, o jakość klawiszy również, kolorystyka także, podświetlenie również, ale wydaje się dla mnie za głośna, Najbardziej wygodna na tą chwilę jest klawiatura, która po prostu pojawia się w laptopach, jak chociażby w moim, która jest słyszana, ale korzysta z mi się z niej bardzo wygodniej. Te klawisze, ich naciskanie jest. Jest to wygodniejsze, czyli mniej słychać te klawisze, są one bardziej delikatne, wpasowują się idealnie, czyli gdy nacisnę, no to się pojawią, nic się nie zacina. Więc będę szukał jeszcze dalej, ponieważ interesuje mnie klawiatura, która będzie pojawiała się dalej, czyli nie tak blisko monitora, ale bliżej mnie, gdy pracuję przy biurku. Ale masz możliwość również zapoznać się z możliwościami takich klawiatur Crux. W opisie do tego filmu znajdujesz link, który może Cię przenieść właśnie do ciekawych ofert z pośród wielu sklepów internetowych, więc masz możliwość sprawdzić, gdzie jest najbardziej interesująca. Jest to zarówno klawiatura, taka bezprzewodowa, czy też przewodowa, więc masz możliwość ocenić. I jest ona z tymi różnymi klawiszami, czyli zarówno RED, jak i niebieskie, oraz brązowe. Wyjaśnienie na ich temat, także będziesz mógł tutaj znaleźć w informacjach o produkcie. Więc zachęcam, jeżeli te klawiatury Cię interesują, to nie jest tak, że skoro mi nie pasują, to również Tobie nie muszą. Może być wręcz przeciwnie, ponieważ poznałeś także wiele zalet, które posiadają te klawiatury. Więc oceń, w którym kierunku Ty pójdziesz, i do zobaczenia w kolejnym materiale, który już niedługo pojawi się na tym kanale. Cześć!